Halo, halo, tu mówi Praga, teleaudycja, telegergot. Moje uszanowanie szanownemu państwu. Szanowne państwo, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Państwo wiedzą, o co my się rozchodzi. No ale, żeby być zdrowym, prawda, i na ferstandzie, i tutaj na ciele, no to trzeba się dobrze nafutrować. I nie tylko, że mięso i chleb, ale także trzeba jeść jarzyny. No i witaminy. A witaminy to na ten przykład w owocach się znajdują. No, wiadoma rzecz, że wiosną, latem czy jesienią, no to można se kupić różne owoce. No i wtedy człowiek się może i truskawką nacieszyć, prawda, i śliwką, prawda, węgierką i tak dalej. No, ale jak już taka szłota przychodzi i się ciemno robi, no to człowiek potrzebuje coś wtrążalać, prawda? I jabłko, no czasem mu już troszkę, że tak powiem, wychodzi bokiem. No to co wtedy? Proszę państwa, no zwłaszcza jak się zbliża gwiazdka, no to może ktoś coś se pomyśli, a może tak raz se człowiek kupi w życiu pomarańcze. O! No właśnie, jak państwo wiedzą, ostatnimi laty bez złe decyzje, proszę państwa, zakazano sprowadzania pomarańczów do nas. No, rok temu nazad owoce te południowe można było nabyć na bazarze, ale za cenę grubo większe niż bardzo duże. Państwo pamiętają, że pomarańczów nie było nawet u Pachulskich. No, teraz dochodzą słuchy, że kolejne transporta statkami, prawda, z Hiszpanii do Gdyni docierają. I faktycznie, ale rzeczywiście owoce te w sklepach się pojawili. Klawa to nowina, jak państwo potrzebują nabyć tych owoców, to proszę walić na Ptasie ulicę Kiele Hall, prawda? Tam ja sam nabywam owoce, bo na Kercelaku owszem pojawili się, ale takie niewyględne zielone. Nie warto brać ich od handlarzy ulicznych, ja to państwu mówię, prawda? Bo one, te handlarze, to sprzedają ich na pary, czyli dwie sztuki za 25 groszy. Wiadomym jest, że owoce trzeba kupować na kilogramy. Myślę, że państwo mogą na Zicher, właśnie na Ptasiej ulicy, nabyć sobie pomarańczów, bo proszę państwa, witaminy to jest sprawa bardzo ważna. Moje uszanowanie szanownemu państwu.